Dlaczego w KFC w łazience nie ma papieru? To jeszcze gratis? Proszę bardzo. O, jak miło, dziękuję. Czy krycha ty to rzeczywiście zjadasz? Tak, ja to wszystko rzeczywiście zjadam. Witajcie, kochani, ja jestem Mr. Krycha i hobbystycznie prowadzę na YouTubie kanał, który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. Ponadto na naszym kanale bardzo często sprawdzamy różnego rodzaju loterie oraz konkursy. Ogólnie bardzo lubię w życiu niespodzianki, dlatego dzisiaj podejmę się ekstremalnego, jak dla mnie, wyzwania jedzenia przez 24 godziny dokładnie tego samego, co zamówił samochód przede mną. Przez 24 godziny ktoś inny będzie decydował o tym, co robię w życiu, a konkretnie o tym, co jem. Jeżeli spodoba ci się taki materiał, możesz pod nim zostawić łapkę w górę dla zasięgu oraz udostępnić ten film do swoich znajomych. A jeżeli jesteś zainteresowany tego typu produkcjami, karta z playlistą wyskoczyła po prawej stronie ekranu. A ja teraz, nie przedłużając, zapraszam was wszystkich na obiad. Mamy godzinę 16:11 i rozpoczynamy nasze wyzwanie. Gdzie tym razem się przeniesiemy, to za chwilę zobaczycie. Witam w KFC, proszę złożyć zamówienie. Dzień dobry. Wie pani co, ja bym miał takie nietypowe zamówienie dzisiaj. Bo chciałbym chciałbym zamówić dokładnie to samo, co samochód przede mną. Proszę mi nie mówić, to ma być niespodzianka. Ja zapłacę. To jest niespodzianka, wie pani, 24 godziny będę jadł to, co samochód przede mną. I nie... Bardzo ciekawe, ciekawe. Ciekawe, mówi pani. A to jeszcze, wie pani, coś mi się przypomniało. Fajnego suchara takiego o KFC przygotowałem. Pani posłucha. Ale ja mam głośno się śmieję, więc... A, dobrze, dobrze. Będzie fajny, nie? Suchar o KFC. Uwaga. Dlaczego w KFC w łazience nie ma papieru? Bo wszystko jest palce lizać. Tak więc jadę, nie? Dzięki! Przepraszam bardzo. Smacznego. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, miłego dnia życzę. No i odebraliśmy nasze zamówienie. Taka torba całkiem nieduża. A za chwilę zrobimy unboxing. Ja tylko powiem, 21 zł i jeszcze nie patrzyłem na paragon. Tak więc robimy unboxing. W końcu można zerknąć na nasz paragon. Uwaga, dwa razy twister. Sprawdzamy teraz nasze zamówienie. Zgadza się jak najbardziej. Pierwszy jest twister. Tak on wygląda. Mam nadzieję, że dwa takie twistery nasycą mnie. A jeżeli ktoś by pytał, jaka jest to ilość kalorii, to tutaj się gdzieś wyświetla. O! Sprawdzimy jeszcze drugiego twistera. Tutaj faktycznie, podobnie jak w poprzednim, placek ładnie zawinięty, wszystko to solidnie zrobione, a w środku mamy dwa kawałki kurczaka, jak w poprzednim. To co, czas na konsumpcję i widzimy się na kolacji. Na kolację pojedziemy do Burger Kinga. A, i zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, do takiego posiłku przydałoby się jakieś picie kupić, co? To może pstryknę i będzie, ok? I jest. 19:26, jesteśmy koło Burger Kinga i właśnie podjeżdżam zamówić coś sobie na kolację. To znaczy nie zamówię czegoś, co ja bym chciał, tylko to, co nabiją pracownicy, to samo, co samochód przede mną. Dzień dobry, witam w restauracji Burger King. Dzień dobry, wie pani co, dzisiaj będzie takie nietypowe zamówienie. No bo ja bym chciał zamówić to samo, co zamawiał samochód przede mną. To ma być taka niespodzianka. Proszę mi nie mówić, ja podjadę do kasy, zapłacę. W związku z tym, że robię taki challenge, 24 godziny zamawiam to, co samochód przede mną. Tak więc mam nadzieję, że jakaś fajna niespodzianka będzie. Dobra, w porządku. Zapraszam w takim razie do ostatniego okienka. Okej, dziękuję. Dobra, o, czyli coś do picia mamy, to już jest plus. Gratis. To jeszcze gratis? Proszę bardzo. O, jak miło, dziękuję. Proszę za następne miejsce. Nie patrzę na paragon, nie patrzę. 30 zł, zastanawiam się. Moi drodzy, trzy dychy. Co to za trzy dychy może być w Burger Kingu? No jakiś taki, no pewnie większy zestaw, co najmniej. Albo może zestaw i lody jakieś. Ale za gratisowe Pepsi to ja szanuję. Jakby była taka obsługa w Burger Kingu, jak tutaj jest na autostradzie, na mopie Otłoczyn w kierunku Gdańska, to Burger King to by była najlepsza sieć fast foodowa w Polsce. Nie ma zdania. Aż się napiję. O, jak szybko, bardzo miło, dziękuję. Dzięki. Odebraliśmy nasze zamówienie. Sam jestem bardzo ciekawy, ale torba taka tym razem większa niż w KFC. Sam jestem ciekawy, co tam będzie. To co, robimy unboxing? Robimy, nie? Moi drodzy, czas na rozwiązanie, czas na unboxing. Uwaga, mamy tutaj dolewkę, mamy tutaj double bacon cheese whooper, mamy duże frytki i mamy krążki. Za chwilę to wszystko sprawdzimy, czy to się zgadza.
środku zgadza się. Krążki cebulowe, proszę zobaczyć. Dawno nie jadłem krążków cebulowych w BK, tak więc szanuję. Co tutaj mamy? Mamy kubełek frytek. Ale ten kubełek to taki wypchany konkretnie, tych fryt tutaj to jest całkiem sporo. Zobaczcie tutaj, taka kanapeczka jak tutaj to powinna spokojnie mój głód zaspokoić. Czyli kolacja na grubo. Nie powinno się chyba aż tyle na kolację jeść, ale ja dla mnie to jest akurat tak, powiedzmy, w sam raz. Co jeszcze tam w tej torbie mamy? O, w tej torbie mamy jeszcze majonez, mamy też ketchup, tak więc pomyśleli o mnie. To co? Kolację mamy z głowy. W związku z tym, teraz przechodzę do konsumpcji i widzimy się rano. Podjeżdżamy do McDonalda na śniadanie i tam mam nadzieję, że będzie coś równie fajnego, że osoba przede mną zamówi coś, co nasyci mnie z rana. Tutaj jest całkiem przyjemnie, całkiem dobrze, a to dosyć spora bomba kaloryczna jak na wieczór. 12:29, a my właśnie podjeżdżamy do McDonalda na śniadanie. Cóż, późno, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Dzień dobry, wie pan co, ja bym poprosił takie nietypowe zamówienie, to samo co zamówił samochód przede mną, ok? Proszę mi nie mówić, tylko nabić, ok? I jadę. Ok, dzięki, jadę. W ręku mam paragon, jeszcze na niego nie patrzę, ale 40 zł to jest na razie najwyższa kwota. To jest na razie najwyższa kwota z całego tego 24-godzinnego challenge'u. Challenge będę kończył w KFC, gdzie pojedziemy na obiad, ale to dopiero po 16, a teraz zacieram ręce i ciekawe, co tam dobrego dzisiaj dostanę na to śniadanie. Witam, witam. 24 godziny jem to samo, co samochód przede mną. Dobra. Byłem już w Burger Kingu, w KFC, teraz Mac. A Macu najwięcej dostałem, tak? Wasz odcinek? No. Dobra, cześć, trzymaj się, pa. Pozdrawiam. No i spotkaliśmy widza, pozdrawiamy serdecznie w McDonaldzie w Toruniu na ulicy Grudziąckiej. Mamy nasze zamówienie, a teraz czas jedziemy na parking i robimy unboxing. Zaczynamy od napojów. Mamy dwa razy kolę, raz średnią, raz dużą. Czyli samego picia mamy już prawie litr. Torba taka wypchana, solidna. Panie, w środku porcja frytek, średnia. Ale jednak porcja frytek, to ja szanuję, bo ja lubię akurat fryteczki. Mamy ziemniaczane łódeczki. Ziemniaczane łódeczki, proszę zobaczyć, dokładamy, czyli mamy już dwa rodzaje frytek. Będę mógł sobie wybrać. Następnie Big Mac. No, Big Maczek, sprawdźmy jak wygląda, czy jest dopieszczony, czy to taki po prostu zwyczajny przeciętniaczek, średniaczek. No raczej średniaczek, chociaż ser roztopiony w miarę dobrze. Bacon deluxe czy klasyczny? Bacon deluxe czy klasyczny? Uwaga, wolałbym bacon deluxe. Wrap z chrupiącym kurczakiem, proszę zobaczyć. Wrap z chrupiącym kurczakiem, no akurat tego to tak szczerze powiedziawszy, tak średnio bym powiedział z tym kurczakiem. W środku obowiązkowo sos śmietanowy. Dajcie znać w komentarzu, czy sosy cały czas są po złotówkę, bo ponoć podrożyło się, po 3 złote zrobili, żeby ludzie ankiet nie brali. No i mamy jeszcze ketchup do frytek. O, siądzie czy nie siądzie? No w mojej opinii to jest aż nadto. Naprawdę potężna bomba kaloryczna. W związku z tym, że kolacja była dosyć intensywna w Burger Kingu, przyjechałem dosyć późno na śniadanie. No i tutaj na śniadanie dostanę kolejną bombę. Na obiad gdzieś pojadę koło 17, żeby po prostu nie przemęczać organizmu zbytnio. Ale tutaj jak najbardziej, muszę powiedzieć, jestem zadowolony. Najem się, na pewno się najem. Tak mi się jeszcze przypomniało dla wszystkich widzów, którzy pytają, czy krycha ty to rzeczywiście zjadasz. Tak, ja to wszystko rzeczywiście zjadam, prawie do ostatniego okruszka. A czemu akurat tego nie pokazuję? A nie pokazuję tego dlatego, że no, takie trochę dziwne, jak patrzeć jak koleś je, a ty akurat siedząc za monitorem czy komórką, no nie masz teraz nic pod ręką takiego podobnego do jedzenia i tylko smaka sobie robisz. No to po prostu dlatego. No i ostatni obiad w naszym 24-godzinnym wyzwaniu. Godzina 17:40, podjeżdżamy właśnie do KFC,
aby złożyć zamówienie. I tutaj będzie wielka ciekawość, czy to będzie najwyższy paragon. Zaczynaliśmy z najniższego pułapu, a przechodziliśmy na coraz wyższe rachunki. Zobaczymy, jak tym razem będzie. A dzisiaj będzie takie nietypowe zamówienie. Ja bym poprosił dokładnie to samo, co samochód przede mną zamówił. Proszę mi nie mówić, co to jest. Niespodzianka. 24 godziny w ten sposób się żywiłem, a teraz już dobiega końcówka tego challenge'u, w związku z tym to samo, co samochód przede mną, proszę mi nabić. Oczywiście, w takim razie dziękuję i zapraszam do Okej, okay, dziękuję. O, dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Proszę zobaczyć. Dostałem mini box, jeszcze nie wiem, co w środku, ale pojedziemy na parking i zrobimy unboxing. Siema. 24-godzinny challenge dobiega końca, ostatni obiad, no już troszeczkę nawet minęło więcej niż 24 godziny, ale wolałem te posiłki tak rozłożyć, że podjeżdżałem, kiedy akurat byłem głodny. Uwaga, unboxing, ale tak pierwszy raz widzę taki kartonik, tak więc ciekawie może być. A w środku trzy stripsy i sos czosnkowy. I to mój obiad, trzy stripsy i sos czosnkowy na sam koniec challenge'u. No cóż, pozostaje tylko spróbować stripsa. Żałujcie, że nie możecie poczuć tego zapachu i tego smaku tych świeżych stripsów. Palce lizać. To co? My teraz przeniesiemy się do naszego studia, gdzie zazwyczaj nagrywamy, na krótkie podsumowanie i sprawdzimy, ile udało nam się wydać i czy rzeczywiście było warto, czy nie było warto. Dlatego ja oddaję się konsumpcji i widzimy się już w studio. Czas na podsumowanie naszego 24-godzinnego challenge'u, gdzie zamawialiśmy to samo, co samochód przed nami. Jeżeli chodzi o koszty, to wyszło około 100 zł. Czy to dużo, czy mało? Oczywiście w skali miesiąca wyszłoby to około 3000 zł, jeżeli byśmy kontynuowali ten challenge i byłoby to sporo. Jednak ja uważam, jako jednodniowe 24-godzinne wyzwanie było całkiem przyzwoicie. Byłem najedzony, aż nawet zanadto. A co wy sądzicie o takich challenge'ach? Chcecie ich więcej? Koniecznie podzielcie się w komentarzu, jaki challenge chcielibyście jeszcze zobaczyć. A może macie inne pomysły na odcinki? Również czekamy na nie. Oczywiście nasza wielka grupa rodzinna Bojownicy Krychy. Zapraszamy tam serdecznie wszystkich, którzy recenzują różne produkty spożywcze. Tam jest miejsce dla was. Dzielicie się opiniami z innymi użytkownikami Facebooka. Mój Instagram MR Krycha, dzięki niemu również wiecie wszystko pierwsi. Między innymi widzieliście pierwsi, że robiłem takie 24-godzinne wyzwanie. Tymczasem ja już nie kradnę waszego czasu, nie przedłużam tego materiału. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Do następnego wyzwania. Może zrobimy coś szalonego. Ja myślę, że przydałoby się coś takiego. McDonald's, KFC, czy może Burger King? Na co z tych trzech sieciówek się zdecydować? A może w końcu zjemy coś domowego? Wy możecie natomiast się zdecydować, żeby zasubskrybować mój kanał. Przycisk znajduje się nad moją głową. Wpadajcie po boku, znajdują się dwie poprzednie produkcje. Zapraszamy serdecznie, jeżeli jeszcze ich nie oglądałeś. One czekają, żebyś kliknął m.in. film, w którym otwieraliśmy 100 puszek energetyków Black. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, wbijajcie szybko. A teraz cześć, jeszcze raz wielka łapa!